Mija 40 lat od zamachu na Jana Pawła II. To zdarzenie wciąż pozostaje niewyjaśnioną zagadką, bo choć wiadomo, kto pociągnął za spust, nie wiadomo, kto i dlaczego zlecił zabójstwo papieża Polaka. To była uroczystość Matki Bożej Fatimskiej. Zbliżała się godzina 17. Ojciec Święty wjeżdżał właśnie na zatłoczony plac przed watykańską bazyliką. To miało być cośrodowe spotkanie z wiernymi, gdy Jan Paweł II pochylił się ku półtorarocznej dziewczynce. 23-letni Ali Akcza oddał w jego kierunku serię strzałów. Do dziś nierozstrzygnięte pozostają motywy oraz to, kto był mocodawcą zamachu. Na pewno nie wyjaśniono wszystkiego na temat zamachu na papieża Jana Pawła II, jednak komisja Mitrochina we włoskim parlamencie odkryła trochę prawdy. To wypowiedź Ali Akczy dla włoskiej agencji ANSA. Według ekspertów jego rola w zamachu pozostaje drugorzędna. Tu był zwykłym najemnikiem, był takim typowym killerem, którego wynajęto po to, żeby zabił papieża. Na przestrzeni lat w sprawie zamachu pojawiło się wiele hipotez. Jedna wskazująca bezpośrednio na rodowód zamachowca, który był Turkiem i związany był z organizacją, nielegalną organizacją turecką, czyli taki na pierwszym planie pojawił się ten wątek różnic religijnych. Drugi niepotwierdzony dotąd wątek wskazywał na rolę wywiadu państw komunistycznych, głównie Bułgarii, dodaje dr Radosław Tyślewicz. Ślady prowadziłyby tutaj do zaplanowanej akcji przez ówczesny Związek Radziecki. Stan papieża tuż po zamachu był bardzo ciężki. Ojciec Święty stracił dużo krwi. W karetce miał stracić przytomność. Puls zanikał. Po dotarciu do szpitala rozpoczęła się 5-godzinna operacja. Kula przeszła kilka milimetrów od tętnicy głównej. Na całym świecie trwały modlitwy. Walka o życie Jana Pawła II okazała się być zwycięska. Symboliczne było to, co stało się później. Papież spotkał się z zamachowcem i przebaczył, dając świadectwo Bożego miłosierdzia.